Czy może wiedzą panie, że ktoś chce tutaj działeczkę sprzedać gdzieś, czy... No, ja będę chciała. Pani O, to tu jest jest. taka narożna działka. Tam już jest Tak. płot, tam już jest płot, tam już jest jakby miasto, tak? Co teraz mnie zainteresowało, czy na takiej działce są przepisy budowlane, że można domek do 30 metrów, czy to jest też jakoś ustalane odgórnie regulaminem? Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w zwykłą, niezwykłą niedzielę. Piotruś parkuje i dzisiaj zabiera nas na wycieczkę. Jesteśmy w mieście i sobie tak pomyśleliśmy, jakbyśmy w mieście mieli działeczkę ROT, no nie? Byśmy mieli bliżej, codziennie byśmy mogli być. I tak sobie podjechaliśmy pod działeczki tutaj. Zobaczymy, jak one to wygląda, wyglądają, czy to może w ogóle dla nas jest, czy nie. I jakie ceny może jakie się ceny uda właśnie dowiedzieć, czy jak jest to gdzieś w na ogóle sprzedaż. wygląda, nie? Czy to jest na własność, czy nie? Chociaż coś czuję, że to nie jest na własność, ale to jest dzierżawa jakaś chyba. Podpytamy, zobaczymy. Ale zaparkowałem przy lusterku i zobacz. Mam zobaczyć, lusterko no. Nie kłamie. No. To niedzielne popołudnie. I proszę, elegancko, nie? Zielono mi. Idziemy zobaczyć działeczki. No i wchodzimy, o, pyk. Na wejściu od razu działeczka w takim stanie do pielęgnacji. Czyli jest szansa, że może być na sprzedaż. Mniejszy teren do ogarnięcia, no i akacji nie masz. No niby tak, ale zaraz tak na wejściu każdy wchodzi. A jak widzowie, według was, takie działeczki ROT to dobry pomysł? Zamienić siedlisko? Znaczy może nie zamienić. Nie zamienić, ale... Nie, dodatkowo mieć takie coś w mieście właściwie. Wtedy masz nie. od poniedziałku do piątku działeczkę, w weekend masz siedlisko i nie masz czasu, żeby to wszystko ogarnąć. No i się wkurzasz i cały czas, teraz jesteśmy już na tobołkach, na walizkach, że tak powiem. Ja myślę, że jakbyśmy już takie coś mieli, to by nam się już na siedlisko nie chciało jeździć. O, powiem wam, że jeśli coś, to mi by wystarczyło siedlisko z czymś takim. Ta działeczka jest właśnie, podoba mi się. No fajnie. Nic nie ma za dużo, jest trawka, jest domek, jest altanka. I tak można odpoczywać. No oczywiście są działki, gdzie są piękne kwiaty, rośliny i one są piękne, ale wiemy, ile to pracy wymaga, żeby to tak wszystko pięknie wyglądało. No okej, idziemy dalej, zobaczymy. Którzy sobie kupują takie działki typowo rekreacyjnie, żeby sobie tylko posiedzieć, pogrillować albo pobasenować? Ja myślę, że to jest kwestia też wieku. Każdy na każdym poziomie swojej dorosłości ma inne potrzeby. Młodzi chcą sobie poszaleć, starsi chcą sobie odpocząć, ktoś chce sobie swoje warzywko mieć. Pierwotnie te działki ROT były przeznaczone bardziej pod uprawę jakichś tam warzywek, roślin dla siebie, dla własnego użytku, a nie na rekreację. Chodź, pokażemy, jak winogrono obrodziło. Bardzo macie ochotę? Nie częstujemy się, nie robimy na działkach szabrowania. Widać, remont idzie pełną parą. Nie remont, to jest działka rolnicza, tutaj jest. Zobacz. Aha. Boże. Nie, że remont. Aha. Nie. Uprawy. Uprawy, tu kiedyś zboże było. Mieliśmy w planach kupić działeczkę tutaj. A no właśnie, no tak, już było parę lat temu, już chodziliśmy po tych działkach i szukaliśmy typowo pod zakup czegoś. I wtedy trzeba było kupić, bo ceny były niższe. Kurczę, wtedy to działki były po 5 tysięcy. No. 3, 5. A teraz ktoś tam właśnie mówił, że no po 30 tysięcy te działki i są. Więcej, w zależności jakie nasadzenia. 30 to najtaniej. Jaki domek, no. Ile pracy. Idziemy, może jakaś będzie na sprzedaż, to ale zobaczymy. Tam, na jednej działce z panem zagadaliśmy. Pan ma ponad 90 lat. I mówił, że gdyby nie ta działka, to on by stracił sens życia. On na tej działce od wiosny do jesieni rowerkiem codziennie sobie przyjeżdża. Mówi, chociaż nawet na godzinkę, jak nie ma pogody, ale to mi daje siłę, energię i naprawdę ta działeczka była zadbana. No, każdy ma swój jakiś taki pomysł na tą długowieczność. Dzień dobry. Ja mam takie pytanko. Czy może wiedzą panie, że ktoś chce tutaj działeczkę sprzedać gdzieś, czy... No, ja będę chciała. Pani tutaj tą? O, ale trafiło nam się. Ale nie mogę odpowiedzieć jeszcze, bo mam, że tak powiem, kupca, to muszę szczegóły ustalić. I sąsiadka jest zainteresowana, to tak prostej rzeczy nie ma. Mhm. A dużo my się tak jest. Orientujemy, nie wiem, cenowo, jak taka działeczka kosztuje. Ja też nie wiem. Bo kiedyś to wiemy, a teraz to tak różnie słyszymy, że poszły te ceny do góry, i 15, nie? I 30 tysięcy i no to tak, jest tak... I 50 też. I 50 też. Nie było, 50 tysięcy działka bez ogrodzona, ale bez altany. O, bez altany, to no. Wysoka cena. Już takie aż... ceny są w tej chwili. Ale bez altany, nie? I 50 tysięcy, no to także... To dużo uważam, ale no, tak no, styluje to wokół tego.
My tak myśleliśmy coś o kwocie 30 tysięcy, ale pani no teraz zaskoczyła nas. Tak, tak. Takie ceny przynajmniej jak sprzedawali były. A koszt utrzymania takiej działki, opłaty rocznie to jest... 450 zł, czy coś plus woda. Tyle co się zużyje. Prąd jest... Na licznik. Licznik, tak. Czyli media tyle, ile się zużyje, a tak, tak to media, takie... Tak, media tak. A tamto, no bo tam jeszcze wkalkulowana do tej opłaty jest wywiezienie śmieci. Czasami trzeba dopłacić. Jak się tam rozliczy i tego, to śmieci są wspólnie się wyrzuca. Wtedy wszyscy działkowicze jakby wchodzą w tą pulę śmieci do płaty, gdy tak, są tak, co. Wszyscy. No dobrze, no to dziękujemy bardzo. Dała nam pani jakieś spojrzenie na ten, no bo... No tutaj to przede wszystkim trzeba ogrodzić. No oczywiście każdy będzie przerabiał na swoje modły. No tak. Ja mam 30 lat tej działki i od kilkunastu lat jest, sama jestem, więc nie jest ciężko tak ciężko już z każdym rokiem. Ja w tym roku, to ja pierwszy raz przyszłam w lipcu. Na działkę, więc to takie i chwasty, i wszystko jest. No tak, to jest obowiązek i dużo tak. pracy. No bo tam na początku właśnie było dużo takich, wyglądają, że nikt tam nie był tak, w tym sezonie w ogóle. No ale mówimy, nie ma żadnego ogłoszenia, nic nie wiadomo, co się stało, nie? Nie ma. No musicie Państwo najpierw zapytać w zarządzie, może oni... Czyli do zarządu. Zorientowani są. Dobrze, dobrze. No bo też właśnie czasem na tej tablicy ktoś wywiesza, no, prawda? No ostatnio nie ma. No właśnie nie ma. No dobrze, dziękujemy bardzo, miłego dnia życzymy. Także widzieliście, słyszeliście, jak to wszystko wygląda, jakie są koszty takiej działki. To roczne koszty, nie? Roczne koszty, tak, no ale sam zakup działki bez altany ogrodzonej, 50 tysięcy. No ale pani sama przyznała, że to za dużo, tak? Że to przesadza. Dużo. No. Prawo pierwokupu sąsiedzi mają. Tak, także... Nie, no, to jest zrozumiałe, właśnie... tak? Jak 30 lat pani na działce jest, to wszyscy się tutaj znają wokół. No jak ktoś chce kupić, no to wiadomo, że jakiś sąsiad. No i jeszcze taką ważną informację myślę, że pani powiedziała. Jeśli nie ma ogłoszeń na tablicy, nie znacie nikogo i wchodzicie na taką działkę, to dowiedzcie się, gdzie jest zarząd, tam się zapytajcie. No i właśnie jak idziecie, ktoś sobie odpoczywa czy coś, to zapytajcie się. Ludzie są otwarci, jak widzimy. Tak, wiesz co, chyba nam się działki pokończyły, bo tu widzę już tam dalej nic nie ma. Tutaj coś jest. Aha. Co to jest? O, kibelki. Takie to i to, jakby chyba ktoś nie miał na działce, to mógłby skorzystać. A to jest pułapka na dziki, bo tutaj dziki chodzą. O kurczę, pierwszy raz coś takiego widzę. Odłapywanie dzików. Chodź bliżej, podejdziemy. Nasypane kukurydzy. Aha, dzik wchodzi i się zamyka? Dzik, no nie będę. A, dobra, tu dzik wchodzi, tam jest linka na górze. No ale jak? To działa, kiedy to się opuści? Coś tu dzik musi tak, pociągnąć. Odłów dzików, zakaz wstępu. O, tam są jeszcze tojki, to takie starsze kibelki. Ale jak to działa tutaj? Już widzę, zobacz. No. Widzisz tu sznurek, co idzie? Aha, ten i on sznurek. Pociągnie te orzechy? I tak, widzisz, to jest położone na tej kukurydzy, no nie? Mhm. Czy przy orzechach. No i dzik nogą może to zaczepić. Po prostu nogą albo złapać ryjkiem pewnie. Mhm. I wtedy ciągnie ten sznurek i sznurek opuszcza tamtą bramę. No i pomyślane, ale pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. No. Idźmy, może znajdziemy jakąś świetlicę czy coś, może tam będą jakieś ogłoszenia. Zobaczcie, jaka fajna furtka, brama. Jak na dzikim zachodzie, nie? No, pewnie otwierane w dwie strony. Niektóre działeczki są ogrodzone, nieogrodzone, nie zadbana. To jest, normalnie można sobie wejść, jest otwarta, niezadbana. Myślisz, że tak? No, tu nikogo nie ma. I teraz kwestia, czy zarząd może się zainteresować taką działką i dlatego, że nie jest posprzątana, no bo jakiś regulamin chyba jest tych. No właśnie, ale patrząc na te działki, które mijaliśmy po drodze, dużo jest zaniedbanych, dużo, a jednak, jest. Jednak zarząd nic z tym nie robi, nie? Albo nie ma chętnych, żeby kupić coś takiego. Jest woda. Jest woda normalnie posprzątnięta. Na okres zimowy tutaj jest chyba... Zamykana woda. Tak, nie ma wody, jest wyłączona. Centralnie gdzieś tam, głównym na zaworem. Na całych działkach. I ja. No i o, i tyle roboty, kurczę, no. O Panie. No ale nie ma akacji, jak to wykarczujesz, to już później jest czysto. Jeszcze mnie męczy pytanie o prawo własności tak naprawdę, nie? Jak to jest? A, gdzieś tam sobie kiedyś wyczytałam, to wiem, że nabywasz jako dzierżawca i co jest twoją własnością na tej działce? To nie grunt, tylko nasadzenie. Tutaj jakie Hawaje normalnie. Nie, tam pani powiedziała 50 tysięcy, działka była bez ogrodzona domku. Bez domku, bez altanki żadnej. Czyli wiesz co, ja, z czym ja to sobie bym porównała? Jak ja mieszkałam w mieszkaniu za odstępne, byłam zameldowana, mogłam w tym mieszkaniu jakby zrobić wszystko,
Oczywiście nie mogłam doprowadzić do dewastacji i przy zdaniu mieszkania po prostu właścicielka weszła, oceniła i to była jej dobra wola i moja do gadania się, czy ewentualnie za remont, który wykonałam, jest w stanie mi coś oddać, czy ja zostawiam jakieś meble, czy nie. Tak samo tutaj, no, grunt sobie ktoś indywidualnie wycenia, bo to nie jest żadna cena. Tak, no bo cena... już się dowiedzieliśmy, że to nie jest grunt na własność, na wieczność, tak? Tylko jakby prawo takiej dzierżawy się kupuje, prawo takie do wieczystego używania, użytkowania. Jeśli urząd nie wymyśli jakiegoś przestrzennego zagospodarowania, to jak teraz to tak, wyszło... Tak, właśnie chciałem tu powiedzieć, że są historie tutaj w Łodzi, gdzie wiele działek zostało zabranych pod budowę drogi. No i co? Była działka, nie masz działki, nie? Nie wiadomo, że tam jakieś rekompensata jest, pieniądze jakieś tam oddają. Ale miejsca odpoczynku no ale co nie z tego? Ma. Co z tego? Jak nie masz tego miejsca, w którym się człowiek zżył na przykład przez 30 lat, przychodził sobie z bloku, bo zobacz, tu jest działka na przykład, a tam są bloki już, no nie? Mieszkasz sobie tam w bloku, przychodzisz sobie na działeczkę, no. Wiesz czego ja jeszcze się boję? Że właśnie deweloper może mieć te wpływy jakieś no. I może doprowadzić do tego, że urząd po prostu będzie bardziej opłacało się deweloperowi sprzedać grunt niż dalej mieć. No miejmy nadzieję, że tak nie będzie, no bo... Parę złotych z tych działek. Bo to jest łakomy kąsek, tak? Jesteśmy w środku osiedla fajnego tak naprawdę, wokół bloki, no i deweloper chętnie by sobie pewnie tutaj bloki jakieś postawił. A propos bloków, zobaczcie, jaki wiatrek, jaki domek. Wóz. O, fajna sprawa. Rolnik jedzie, zbiory zebrał tegorocznej. No widzisz, tu trzy szklarnie, to normalnie można na rynku coś sprzedać. Bo to nie idzie przerobić. A myślisz, że tak nie jest? No zdarzają się często, że właśnie pan czy pani gdzieś tam przy ryneczku sobie ze swoimi warzywami stoi i sprzedaje. No i to też jest takie dorobienie do niskiej emerytury. Basenik też można sobie wystawić. Co tam? Zobaczyłaś no, ciekawego? No, że tak idąc jest bardzo dużo takich działek, gdzie widać, że nikt je nie odwiedza, nie? Szukamy jakiejś świetlicy, może tam będą jakieś ogłoszenia czy coś. I doszliśmy do bramy z drugiej strony tych działek. Widzę, że są właśnie śmietniki. Ale to też właśnie, kurde, jest tak, że ten śmietnik jest w jednym miejscu, nie? I w zależności z której strony masz działkę, to masz kawał do tego śmietnika, no, nie? Właśnie, jak gdzieś tutaj w tym obrębie, no to okej, okay, blisko, ale jak masz daleko przelecieć tam gdzie my wchodziliśmy, tak, jak tu doszliśmy, tak, no to... Tak, całe działki przejść. No, z pół godziny może minąć. Właśnie, jest tylko jeden punkt. Przy tamtym wejściu nie ma żadnego, chociaż jeden korzek. No nie człowiek było wychodzi, tam. Chociaż wiesz, taką, nie wiem, butelkę po napoju, coś... Móc wyrzucić. Trzeba ze sobą zabierać. No tak. Działka 250 metrów kwadratowych 587 zł. Czyli to, co właśnie pani mówiła, taką cenę, nie? Że roczny koszt bez mediów, czyli tą najmniejszą działeczkę. Największa 770, działka 400 metrów. Teraz robimy jakby takie podsumowanie tego, co zobaczyliśmy i zadaliśmy sobie pytanie, czy warto kupić taką działkę. Tak i nie. I to już musicie sami sobie odpowiedzieć. Dlaczego tak? Dlatego, że będziecie mieć blisko, bo wiadomo, jeśli będziecie szukać, to jak najbliżej domu. Koszty utrzymania, tak jak widzieliście, sami odpowiedzcie, czy was stać. Nakład pracy to już wasz wolny czas. Tutaj za minus dla mnie, ale to też nie dla każdego, jest to, że sąsiad jest z każdej strony, tak? No bo my porównujemy do tego, co mamy na siedlisku, nie? Tam jest przestrzeń daleko od miasta i to jest minus i to jest plus, a tu jest właśnie... No tu jest tak, jak widzicie. Co kto lubi, nie wszystko jest dla każdego. Niektórzy nie zamieniliby tego miejsca swojej oazy, bo naprawdę są bardzo piękne działki. To jest przejście czy wejście na działkę jakąś? Przejście. No tak wygląda, jakbyśmy komuś się na działkę wpakowali. No i już są tutaj odgłosy miasta. Na takich dalej. Działkach jakby regulamin nie pozwala na nocowanie, przebywanie. Jakby się tak trzymać ściśle przepisów, wiem, że niektórzy właśnie latem sobie przechodzą, mając domek, korzystają sezonowo i mieszkają. No nie wiem. No nic, my właśnie cofniemy, bo tam nie ma przejścia. Jest tam ta zamka o sztabku. Dzień dobry. A, myślałem, że tam przejścia nie ma. I ona jest do sprzedania. Bo właśnie byliśmy na tablicy ogłoszeń i nie ma nigdzie. I tam ostatnio wcześniej się była. Państwa pytaliśmy, to mówili, że do zarządu, żeby wejść. Ale nie wiemy, kiedy zarząd jest. We wtorki.
I wtedy można kogoś spotkać. I ludzie zgłaszają tam działkę rzeczywiście do sprzedaży, czy... Dobry. Wie pani co, dzień dobry. Jak ja kupowałam, też się pytałam nawet o działki, to zarząd zawsze mało co wie. Jedynie tak no właśnie tam, pantoflową. No. Właśnie tam z jedną panią rozmawialiśmy, to taka no kwestia działki. Ceny nas troszkę zaskoczyły, nie? I teraz te działki poszły w górę. Znajomi mówili, kurczę, 3 lata temu za 15 tysięcy, nie? I tam bardzo fajną działkę nie z domki, nie? Za te a teraz no. Właśnie pani mówiła, że najtańsza taka nieogrodzona, bez ogrodzona bez domku. 50 tysięcy, nie? Więc to nas zaskoczyło tak troszeczkę. Tutaj... Idziemy sobie zobaczyć, nie? No to wejdziemy zobaczyć, nie, jak pan się tak idzie. Po lewej, po prawej ona jest? Po prawej stronie, po prawej. Drewniane ogrodzenie. Dobra. Czyli teraz możemy się jakiej takiej ceny, bo jak są zadbane działki, to aż się bolę spytać. Sąsiadka mówi 50? Tak, ale targować można zawsze. Można. Mówię, to jest plus taki, że jest spokój i że jest prąd i jest woda. No jest, jest. Właśnie tam pytaliśmy, że to mówi pani, że na sezon zimowy nie, ale latem, że wszystko jest olicznikowane, tak, tak. Że wszystko dużo jabłek do jedzenia. A to co, do sąsiada by można było wtedy? Jakbyśmy tam kupili tą ostatnią, to wtedy do sąsiada się już można. No ale właśnie coś założyliśmy fajnego, że państwo reagują, jak ktoś jest ktoś obcy i się kręci, nie? Że jest tu tak swojsko, sąsiedzko i jest nie fajnie, nie? A to też jest parę razy plus. Przyszedł sąsiad, to ale trudno, żeby zapamiętać, kto w gości. A to jest mój brat. Ja mówiłem. No właśnie ja to, wiem, to ona tu tylu amantów sprowadza, że nie dziwię się pani, że pani nie wszystkich pamięta. No dobrze, to idzie. A brat przyjeżdża rzadko. Ale to nie jest, nie? No, jakby na własność, nie? Te działki. Nie, bo następne 20 lat jest spokój. Aha. Że tu nic nie będą robić przez następne 20 lat. Czyli na 20 lat można mieć spokojną głowę, że nie ma żadnych planów zagospodarowania. Były przecież te historie, że gdzieś jakiś deweloper wszedł, no tam właśnie, gdzie czy tak jak ten tunel, tam budują kolejowy, też działki. No, tam działki, tak. No, no. No właśnie i tego się boimy, nie? Że jakiś deweloper wskoczy. Nawet nie chodzi o pieniądze, tylko o to miejsce, które można stracić. Nie? Przyzwyczai i do tego miejsca odpoczynku. No właśnie, jak tam widzi pani, no ja już mam 30 lat, ale mówi, będę chciała sprzedać, ale mówi, z tej strony jest sąsiad chętny i z tamtej, więc on ma prawo dopiero do kupu, nie wiadomo, jaka będzie decyzja, nie? I mówi dopiero ewentualnie będzie myślała dać gdzieś dalej informacje i to tak. Mówię, najlepiej tak właśnie się spytać gdzieś o właśnie państwa, troszkę gdzie są. Troszkę za późno państwo przyszli albo się zainteresowali, bo tutaj też była działka do sprzedania. I wiadomo za ile? Czyli 40 tysięcy. Ojajku. Trzeba liczyć od 30 do 50 pewnie takie działki. Wiadomo, zawsze można coś spuścić. No tak, no tak, targować tak. Się można. Jak ktoś chce sprzedać, to znaczy, że jest nastawiony. Lepiej dać więcej, zobaczymy, kto się trafi. Niż... Tak, żeby było no, z czego zejść. Tak, i wtedy dwie strony są zadowolone. Ten dostanie cenę, jaką chce i ten, co kupuje, cieszy się, że utargował, nie? No to dobra, idziemy zobaczyć tę działeczkę. Dziękujemy bardzo. No właśnie fajne jest to, że tu jest właśnie takie zasiedlenie od wielu lat i ludzie się interesują, zobaczyli jakaś obca twarz, tu tak, się kręci się i zaraz, kurde, a co państwo tutaj, nie? No więc to jest też plus. No to jest chyba ta działeczka, o której tam pan mówił. Drewniany płot, ostatnia po prawej stronie, no to będzie ta. I tutaj sąsiedztwa nie ma, cisza, spokój widać, a tutaj no jest tak jakbyśmy chcieli, nie? No to domek patrząc, chyba ocieplony, nie chyba tylko myślę, że to raczej tutaj jest górna półka cenowa, patrząc na tym, co tutaj... Czyli ale myślę, powiedz, że od 50 wzwyż, nie? No fajnie, fajnie, no. Tylko to jest taka narożna działka, tam już tak. Jest płot, tam już jest płot, tam już jest jakby miasto, tak? Z jednej strony tak, no ale fajna przestrzeń, duża, czyli chyba ta największa działka, czyli tam rocznie ponad 770 zł plus media. No i jak tamta działka, którą widzieliśmy, była za 30, no to ta pewnie 60 albo lepiej. Może nie? Być tak. No i zawsze jak to właśnie państwo mówią, targować. Jeśli ktoś chcecie kupić, to jest oczywiście tą stroną wygraną, no, że sprzedawca albo się zgodzi, albo się nie zgodzi. Ale zależy jak sprzedawca ciśnie na sprzedaż. No, sami kupowaliśmy nieraz mieszkanie, nieraz sprzedawaliśmy i też schodziliśmy z ceny. Nie to, że my handlujemy mieszkaniami, nie. Po prostu cały czas szukamy swojego miejsca na ziemi i stąd też różne mieszkania w różnych okolicach. No dobrze, no wiemy jak to wygląda. No, to lecimy. A tam jest furtka taka, proszę panią, tam nie ma teraz nikt. Od długiego czasu nigdzie rodzina żyje. I jeszcze następna, dwie działki. Na te działki nikt nie przychodzi. Wpiszcie sobie numery, bo numery działek. Numery działek. Tak, i się dowiecie o te działki. Tak. Są zapuszczone teraz. No właśnie widzimy, że niektóre ale rodzina są. Rodzina jest jedna i druga, bo może
Może coś może z tego być. Może któraś jest do sprzedania, bo to są eleganckie działki. Dobrze, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Miłego dnia życzymy. Z bocianem. O, jest działka z bocianem, także to jest znak, Piotruś. Na końcu to wyjdzie tak, że jeszcze jakiś głupi plan nam przyjdzie do głowy i rzeczywiście może coś z tego wyjść. A tutaj, także, działka 335. Prawdopodobnie jest nieodwiedzana i... Tak, właśnie można no, zorientować się po tym, jak jest utrzymana, jak wygląda. To wskazuje na to, że może być do sprzedaży. Działka 333. No ale dobra. Tutaj no widać, że domek, wiesz, że czasem domek to może tam być to... fajna perełka, jak ja się wiem, człowiek odkrzaczy. Że to może być ta perełka, zgadza się. No taka no działeczka. Tu normalnie można by mieszkać. Więcej mieszkania mi nie potrzeba, taki dom. No ale myślę, że taka działka to już z takim domkiem to... Ze stówę pewnie. To jest minimum. To jest takie... Po tych cenach, które usłyszałam i widziałam na działkach to... Ale kurczę, patrząc na taką działkę, to naprawdę ludzie są odważni, że inwestują aż w taki domek, tyle pieniędzy, taką działeczkę, jak tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie z tymi działkami. No chociaż tam pani mówi, że na 20 lat mają spokój, tak? Że mają obiecane, że nikt z tego jakby nie zaora. Wiesz co ja myślę? Że ludzie mają odwagę marzyć i spełniać te marzenia. A my za dużo myślimy. I oni nie zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa. Mam marzenie, realizuję je. I to jest właśnie też fajne w ludziach. My za dużo rozmyślamy, za dużo szukamy informacji. Za i przeciw. Za i przeciw, rozważania. I tak naprawdę ten czas minie i o, ceny skoczą, tak jak były działki po 5, 6 tysięcy, 10 to już właśnie o, taka działka z domem. Wtedy trzeba było kupować. I wtedy trzeba było kupować, chociaż nie mówię, że teraz nie trzeba kupować, bo ja no przyjechałam do Łodzi, to mieszkania były po 40 tysięcy. Wiecie, no teraz też te działki są tak od 30 do 50 średnio. A kto wie, za 5, 6, 10 lat może będą po 200 tysięcy, no nie? No i wtedy sobie można powiedzieć, kurde, z powrotem, trzeba, nie? Było trzeba było nie? W 24 kupować. Że realizujcie marzenia, myślcie, ale nie za dużo i bądźcie szczęśliwi w tym wszystkim. Chyba mamy jakiś budynek, o, może to jest świetlica. No tak by wyglądało chyba, nikt by sobie aż takiego domu no nie tak, wyglądał, nie. No, chyba nie. Ale wiesz, co teraz mnie zainteresowało, czy na takiej działce są przepisy budowlane, że można domek do 30 metrów, czy to jest też jakoś ustalane odgórnie regulaminem postawienia no właśnie, ciekawe, domku? Trzeba by doczytać regulamin. W jakiej wielkości domek można postawić, czy na wysokość, na szerszość? Na szerokość, właśnie takie. Jakaś takie informacja rzeczy tutaj jest. A, o której czynna i numer konta. Raz w tygodniu to tu tak tam państwo mówili. Tak, że we wtorek jest że tutaj zarząd. We wtorek zarząd jest i można, ale mówią, że zarząd to nie za wiele, jeśli chodzi no o sprzedaż, że to taka sąsiedzka informacja. Tak, poczta działa. Pantoflowa bardziej działa. Mhm. Domek jest niby altanka. Domek mały jest, ale to, ale co jest zrobione. Zadoszenie jest prostu... całe fajne. No i teraz weź. Czy to jest legalne, czy nielegalne? Co można, co nie? No chyba można, skoro jest. Małe, tam normalnie dom murowany z cegły. I to nie jest niski domek, nie jest też wąski ten czerwony. Podejdziemy. No tak? Chodź, podejdziemy. No niski nie jest ten domek, duży jest. No, no przecież to jeszcze jak piwnica w tym jest, to jest normalnie, wiesz... Dom mieszkalny. 100 metrów. Może być. No jestem pod wrażeniem, no coraz bardziej mnie zaskakują działki rok. Niby sobie tak luźno weszliśmy zobaczyć, ciekawości. No i kurczę, chodzimy po tych działkach, jak z ludźmi pogadaliśmy, to naprawdę, zaraz nam się jakiś głupi pomysł zrodzi w głowie i... No różnie to może się skończyć. Na pewno dzisiejszy dzień daje nam dużo do myślenia. Zobacz, tutaj gitara wisi. Wystrój fajny. Cóż, w tych pięknych okolicznościach przyrody działkowych mamy mętlik w głowie, różne pomysły się pojawiają. Weszliśmy tak po prostu zobaczyć, bardziej sprawdzić dla was, jak to wygląda, jak to działa. No i poznaliśmy tyle sympatycznych ludzi, tyle rozmów przeprowadziliśmy, że nie dziwię się, że ludzie spędzają tutaj czas, przykładają tu całe serca, spędzają całe urlopy, wakacje, każdą wolną chwilę i mają przede wszystkim blisko. Teraz wasza kolej, piszcie w komentarzach, co byście zrobili, co nam polecacie. Czy kupować taką działkę, szukać, zaangażować się w to bardziej, czy jednak sobie odpuścić? Bliżej domu. Zobaczymy. Sami nie wiemy, jak to się skończy, ta nasza przygoda. Ja już nic nie będę sprawdzać, bo nie. Także dziękujemy, że byliście z nami i do następnego miłego. Bye.